Dobra, to cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Dariusz Jakubowski, nie wiem, czy ktoś mnie kojarzy, możecie mnie znać z IRCA, z podniku Necro666. Byłem w zeszłym roku na prezentacji, moim zdaniem zupełnie nie wyszła, ale jakby chciałem tylko zrobić, nie śmiej się, chciałem zrobić rozeznanie po prostu, jak to wygląda, tak? Nie byłem na B-Site wcześniej, nie bardzo jestem w tematach security. Generalnie zrobiłem dzisiaj taką podstawkę ogólnikową, jeżeli chodzi o jakąkolwiek zachowanie prywatności, bezpieczeństwa w sieci, w terenie. To będzie bardzo proste. Troszkę żałuję, że kolegę wcisnęli przede mnie, bo on zrobił to bardzo fajnie, szczegółowo i to byłoby takie super rozwinięcie do tego, co chcę dzisiaj pokazać. I teraz tak, rzeczy, które pokażę, są bardzo proste, takie, które znacie albo... Może gdzieś słyszeliście, niemniej jest tego tak dużo, że na pewno ktoś zauważy coś tam zawsze nowego. Zainspirował mnie do tego taki pewien szczegół. Nie komentujcie, niech podniesie rękę ktoś, kto widział saszetkę taką cukru waniliowego. Dużo. No i właśnie w tym rzecz, że gówno widzieliście, bo cukier waniliowy to cukier wanilinowy. Ja się o tym dowiedziałem po 20 latach. Całe życie w kłamstwie, niby szczegół, ale jak to daje do myślenia, że można mieć coś w życiu w ręku przez 20 lat i nie mieć zielonego pojęcia, jak to się nazywa. Wszyscy popełniają ten błąd. Kto wiedział, że to jest wanilinowy? No bez jaj. No dobra, to wyszedłem na idiotę. Ale kilka osób nie wiedziało, rozumiecie sens, tak? Okej, okay, tak więc dokładnie idąc tym tropem, żeby nie robić tej za bardzo, nie zanudzać was przed lunchem, chciałem zrobić taki bardziej lightning talk, myślę, że to 15-20 minut potrwa, tu jest kilkanaście slajdów. Więc tak, podzielona prezentacja jest na sekcje, co robić w jakich sytuacjach. Zacząłem od rozpowszechnianych materiałów, moim zdaniem to jest chyba najbardziej wyczerpany przeze mnie temat, najciekawszy, bo tutaj jest dużo rzeczy, na które trzeba uważać, które są znane, ale są tak stare, że już dawno ich nie ma na żadnych nowych artykułach, na Z3S-ie, na niebezpieczniku. To po prostu było dawno, dawno, dawno temu pokazane i zapomniane. I teraz jak ludzie rozpowszechniają takie materiały, to potrafią zrobić taką gafę, o której powinni byli wiedzieć. Pierwsza, to jest chyba takie największe wow, o czym mało kto wie, jest przydźwięk. Kto słyszał kiedykolwiek o takim zjawisku? No... 3-4 osoby. Pięknie. Przydźwięk na pewno znacie z praktyki, jeżeli przysuniecie za bardzo mikrofon do głośników, do komputera stacjonarnego, zaczyna się takie typowe brzęczenie. Sprawa jest taka z tym brzęczeniem, że to jest brzęczenie o częstotliwości sieci. Sieć ma, jak dobrze kojarzę, u nas 50 Hz, prawda? I to jest taka przyjęta częstotliwość naszej sieci elektrycznej, ale w rzeczywistości nie jest stała. Jeżeli turbiny dostają więcej, powiedzmy, wody, działają troszkę szybciej, częstotliwość się waha o 5 Hz w te czy we w te. I to wszystko jest rejestrowane. Te takie wahania, pewne zmiany w sieci, w częstotliwości sieci elektrycznej są rejestrowane na konkretną elektrownię w konkretnym czasie. Jeżeli wysyłamy, budujemy jakikolwiek materiał wideo i nagrywamy go, powiedzmy, na komputerze stacjonarnym, ten przydźwięk może być słyszalny, może być nawet niesłyszalny, ale jest do wyłuskania w softcie takim jak Audacity na przykład. I generalnie bardzo ludzi to omija. Tak jak widzieliście, 4 osoby tylko to znają, a to jest w zasadzie pierwsze, po co sięga policja. Jacykolwiek inni funkcjonariusze sprawdzają te niskie częstotliwości, sprawdzają kiedy i która elektrownia nadawała sygnał w takiej częstotliwości i już mam dosyć mocno zawężony krąg. Napisałem tutaj tak, od 100 do kilkunastu kilometrów, to zależy od tego, w którym miejscu było nagrane, bo na północy Polski tych elektrowni jest zdecydowanie mniej, także tam mamy, no, wiemy, że do tej elektrowni to poszło, ale to jest okrąg takich 100 kilometrów. Tutaj na południu mamy bardzo dużo elektrowni, więc bardzo łatwo sobie zawęzić krąg, nawet do dzielnicy miasta czasem. Identyfikacja daty godziny, to powiedziałem, i generalnie można się przed tym chronić, nawet bardzo łatwo. Chodzi o to, żeby nie używać prądu z sieci bezpośrednio. To jest jasne, że akumulatory i takie rzeczy tego przydźwięku nie powodują. My możemy go łatwo przeoczyć, ale w tym przypadku, jeżeli złożymy ten komputer, jest podpięty do sieci, to już idzie. Już te zakłócenia są wyczuwalne w komputerze, można je wyłuskać. Jeżeli ja wyłączę ładowarkę, on nie ma połączenia z siecią. Nigdzie to nie przejdzie. Może teraz jest trochę blisko, bo pewnie tam są mikrofony i będą, w sensie głośniki, które będą wpływać na mój mikrofon. Może to tam być, więc trzymać się jak najbardziej z dala od sieci elektrycznych, rozpowszechniając materiały wideo, audio, gdzie chcielibyśmy zachować... tak, kolega pyta? Rejestracja, tak? Może mikrofon, chwilkę, może mikrofon?
Bo bardzo mi się to podoba, możemy zadawać pytania w trakcie prezentacji. Pewnie ja też wielu rzeczy nie wiem, może ktoś coś doda i będzie więcej merytoryki. Bardzo mnie zastanawia kwestia monitorowania tego, co właśnie elektrownie pchają do sieci energetycznej. Jestem ciekaw, czy faktycznie są takie rejestracje prowadzone i na jakie potrzeby przede wszystkim. Po to, że później z tego ulica może skorzystać, no to... Generalnie tak, wiem o co ci chodzi. Danych tam nie ma dużo, bo tak naprawdę to są takie zwykłe logi, tak, które i tak się przechowuje. To nie jest na potrzeby tylko namierzania złych ludzi. Tak? W zasadzie nawet nie, po prostu chcą sprawdzać. Tam jest sprawa, że miasto, pobór tego prądu też ma wpływ na częstotliwość pracy sieci, bo jakby turbiny są bardziej obciążone, wolniej się obracają, więc oni muszą jakby dostosowywać do aktualnego zapotrzebowania pracy swoich turbin, ich obciążenie, nie tylko turbin, tam masę innych agregatów prądotwórczych, no i na potrzeby statystyczne też oczywiście. Przy czym to jest fakt, że te bazy są znane, można je, znaczy publicznego dostępu nie ma, ale wiemy jak takie rzeczy są chronione, prawda? To nie był żart, chwilkę napiję się. Strasznie tutaj mamy gorąco. Kolejna jest manipulacja głosem. To jest temat w Polsce, jeszcze służby bezpieczeństwa tego aż tak mocno nie obcykały. Ale wiemy, że wszystko przechodzi zazwyczaj przez Zachód, ten daleki Zachód i tam się robią problemy. System PRISM jest znany, jest faktem. Większość wie jak działa, inni nie wiedzą jak działa, tylko to skrócę, że jeżeli zrobimy... posiada bardzo dużą bazę próbek głosu i potrafi po próbkach głosów też wyszukiwać inne materiały. Czyli jeżeli umieścimy gdzieś jakieś wideo czy plik audio, w którym mówimy coś, czego nie powinniśmy byli mówić, tak sądzę? Wala. Czy to prawda, że Siri i inne tego typu androidy dostarczają te próbki? Jezu, zielonego pojęcia nie mam, ale nie zdziwiłbym się. Naprawdę nie zdziwiłbym się. Wiesz co, generalnie choćby może nawet nieświadomie, bo PRISM kontroluje cały ruch taki internetowy w sieci Stanów Zjednoczonych i wszystko, co przez nie przechodzi. Jeżeli nasze, chociaż nie, Siri na pewno ma lokalnie rozpoznawanie głosu, więc te próbki by nie wychodziły. Siri rozpoznaje głos lokalnie. Nie wiem jak w androidowym. Podejrzewam, że też, bo to nie jest jakaś taka super skomplikowana sprawa. Więc chyba w sumie nie. Niemniej, jeżeli mamy jakiś filmik na YouTubie, mogą sprawdzić, skojarzyć nasz plik audio z jakimś naszym filmikiem na YouTubie. Z dosyć wysoką skutecznością to udowodniono. Teraz tak, dodatkowo ludzie sobie często robią taką zmianę głosu, typu takie bardzo obniżone głosy, tak jak w uwadze zakryta twarz i głos bardzo obniżony, to nie działa. To można bardzo łatwo taki proces odwrócić, chyba że się zrobi to dobrze. Ale zazwyczaj się tego dobrze nie robi, łatwo ten proces odwrócić i uzyskać znowu oryginalny głos. Znowu wrzucany jest w Prisma albo inne alternatywne systemy, bo takich jest więcej i możemy... uzyskać takiego delikwenta. Następnie są urządzenia skramblujące. To jest to samo, też zmiana głosu, tylko hardware'owo. One są skomplikowane w użyciu, znowu wymagają sterylnych warunków typu przydźwięk, ma znowu na to wpływ, więc z deszczu pod rynnę wpadamy. Są drogie, ciężko się ich używa, raczej bym odradzał. No i nadal, tak, nie gwarantują nam stuprocentowej bezpieczności. W zasadzie, jeżeli chcemy rozpowszechniać takie materiały wideo, które powinny nam zachować jakąś anonimowość, prywatność, generator mowy, nic innego. Open source'owe generatory mowy, wiemy, żadnych metadanych, jakichś ukrytych danych nigdzie nam nie doklejają, także tutaj jesteśmy zupełnie bezpieczni, bo ani to użycie nigdzie nie wychodzi. Po prostu nie ma się do czego przyczepić. Także nawet zupełnie żadnego dźwięku w jakichś klipach wideo i tym podobnych, sam dźwięk z generatora mowy i to tyle. Kolejne pytanie, spoko. Propos tych generatorów mowy, czyli co, Iwona i dokładnie, tego typu tak, rzeczy, tak? Dokładnie Iwona tego typu rzeczy. Akurat Iwona open source, nie wiem, czy nie dokleja czegoś, ale bardzo bym w to wątpił. Okej, czyli wszystkie śmieszki, które nagrywają te śmieszne filmiki na YouTube'a są bardziej bezpieczne niż w zasadzie tak, W zasadzie dokładnie tak jest. Okej. Dobra, dalej obraz. Tutaj też wiele osób bardzo sobie pozwala w dobie kamer 4K, 60 fpsów. Robimy bardzo ładne jakości materiału wideo i to też jest bardzo duży błąd, bo nawet płynność wideo dostarcza bardzo wielu informacji z takiego bardzo płynnego wideo. Moglibyśmy sobie bez problemu, naprawdę bez najmniejszego problemu, zrobić model 3D całego pomieszczenia. Może nie z każdego kąta, ale wystarczająco, żeby dostarczyło dodatkowych informacji dodatkowo, tak jak znamy CSI, na pewno każdy widział bardzo zapikselowany klip wideo, jest powiększenie, powiększ mi kwadrat B4 i tam jest wyraźna twarz delikwenta. To jest możliwe,
W rzeczywistości to jest możliwe, bo jeżeli mamy wideo niskiej jakości, ale albo jest wystarczająco dużo klatek, albo mamy dużo tego materiału, pomiędzy klatkami możemy sobie połączyć pewne kropki, tak to nazwijmy, i uzyskać dużo wyraźniejsze zdjęcie niż jest tylko na jednej klatce. Także na to też trzeba uważać i takie materiały ograniczać do jak najgorszej jakości i jak najmniejszej ilości klatek na sekundę. Takie zakłócenia są bardzo przyjazne. I teraz tak, mamy to. Kolejno, odbicia. Na MIT opracowano bardzo fajny algorytm, który w przypadku tego, jak na przykład tutaj jestem nagrywany, nie ma żadnych odbić, ale w drugą stronę jest szyba. Nasze oko tego nie widzi, nasz mózg nie rejestruje tych odbić, ale te algorytmy bardzo łatwo potrafią wyłuskać zupełnie drugi obraz z odbicia szyby. Nie wiem, czy ktoś się spotkał z czymś takim, z tym algorytmem. Bardzo fajna sprawa, także cieszę się, że coś nowego. Przekazujemy mu zdjęcie, klip wideo, algorytm nam wyciąga jedno wideo, które jest nagrane jakby to, co chcemy, samo odbicie, albo pierwsze bez zupełnie, bez żadnego odbicia. Także też dodatkowe dane, które możemy przeoczyć, bo my nie zauważymy, że coś się odbija, że my się odbijamy, że jakieś szczegóły się tam odbijają. Ten algorytm to wyłapie. Oczywiście trzeba unikać też jakichkolwiek warunków naturalnych typu pogoda, wiatr, słońce, samoloty, w ogóle niebo. Bardzo głośny był przykład, jak forczanowcy znaleźli flagę wywieszoną przez szyję LeBouf. Widzę, że dokładnie, dosyć znany przykład. Wystarczyło zdjęcie flagi i jakiś samolot, który przelatywał tylko w tle. Od razu namierzyli w zasadzie, gdzie ta flaga jest. Mimo, że była ukryta gdzieś w środku pola, bez problemu na podstawie kątu, pory dnia, słońca i tego lecącego samolotu namierzyli, gdzie ona się znajduje, sobie zerwali. Drugą później też, no, ale to już było nudne. Następnie tak, zniekształcać obraz. Jeżeli robimy coś takiego, zniekształcać obraz narzędziami typu Photoshop, w sensie ten Afterlight, tak? Od Photoshopa, od Adobe. To działa, bo to są jakby, to nie są generowane na żywo jakieś szumy, zakłócenia, po których też moglibyśmy potencjalnie go namierzyć, tylko to są nałożone statyczne obrazki, które się tam poruszają i kamera nieruchoma. Tak jak mówiłem, żeby jak najbardziej zniwelować ruch, bo to dostarcza wielu szczegółów typu możemy sobie zmapować jakąś scenę na 3D. To też widać czasem w CSI i też to jest możliwe. Naprawdę takie rzeczy się dzieją, a służby nam nieraz udowodniły, że potrafią zrobić taką magię, o jakiej nam się nawet nie śni. Drukarki. To jest w miarę nowy temat, przy czym on ma jeszcze drugie dno, o którym mało kto wie. Ktoś spotkał się z takimi żółtymi. Słabo to tutaj widać. One są zaznaczone i trochę zostawiam niezaznaczonych, bo nie wiedziałem, jaka będzie jakość na projektorze. Ktoś to widzi? Czy to jest widoczne? Ten pan widzi. Dobrze. Generalnie sprawa jest taka, że bardzo wiele drukarek wzorowało się na systemie, który mamy na obecnych banknotach, nazywa się Eurion, zaraz o nim opowiem, i robi bardzo niewielkie kropeczki na niewielkim fragmencie kartki, żółte, które są zupełnie teraz niedostrzegalne. My robimy setki takich wydruków, te kropeczki tam są. Tam jest data, godzina wydruku, numer seryjny drukarki, często jej nazwa albo nazwa komputera. Coś, co pozwoli służbom ewentualnie jakiś list z żądaniami i tak dalej namierzyć, skąd on pochodzi. Już sobie robią takie dodatkowe zabezpieczenie. Kto słyszał o tym mechanizmie? Nieźle, ale nie wszyscy. No, pytanie? Słyszałeś, super. Tutaj było pytanie, tak? Nie, monochromatycznych ich nie ma. Znaczy, z tego co wiem, pewnie jest jakiś inny mechanizm. Ale mechanizm działa w drugą stronę, bo on został najpierw zrobiony w skanerach. Nazywa się Eurion. Widzieliście nowe banknoty, mają takie śmieszne, nawet polskie. Polskie złotówki mają żółte takie kółeczka. To jest oznaczenie do skanerów. Jeżeli skaner wykryje te kółeczka, nie pozwoli na zeskanowanie banknotu. Pamiętamy, takie anegdotki były, że Photoshop nie pozwala na przerabianie banknotów i drukowanie ich. To jest zalążek tej technologii. Tylko że to działało tylko w przypadku dolarów. Teraz każdy banknot, który ma na sobie te kropeczki w ułożeniu konstelacji Oriona, dlatego się Eurion nazywa, nie będą zeskanowane. To tylko taka ciekawostka. Na EFF, na pewno znacie tą stronę, jest lista drukarek znanych, które dodają te kropeczki, bo można, jak się o nich wie, to można je w miarę łatwo namierzyć. Na pewno trzeba też używać drukarek sieciowych. No tego chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego, tak? Bo możemy sobie dodać sami takie kropeczki albo zmodyfikować wydruk. Pytanie jakieś było? Tam jest napisane nie używać drukarek sieciowych. No tak, ale czyli to nie w związku z kropeczkami. Nie, okay, czyli jak wezmę zwykłą, standardową drukarkę z lat 90., podepnę ją pod kapsla na Linuxie, jestem bezpieczny, tak? Czy kaps na Linuxie jest bezpieczny? Zadaj sobie to pytanie, bo mi nie chodzi o te kropki. Mi nie chodzi o te kropki, okay. Tutaj to jest po prostu dodatkowy punkt, nie używać drukarek sieciowych, bo nie wiemy, co ta drukarka sieciowa robi i nie wiemy, kto ma do niej dostęp.
Więc jeżeli my zrobimy sobie coś takiego, ktoś się prześwieć może do jakiegoś kasza dostać, ta drukarka może już coś takiego wysyłać. Znamy takie historie. Okay. To zupełnie poza tym. Fałszywa tożsamość. Od tego momentu się robi nudno, ale jeszcze to przerobimy dla samej zasady, dla samego faktu, bo jak mówię, każdy czegoś nowego się nauczy. Uważam, że są takie trzy sensowne sposoby na uzyskiwanie fałszywej tożsamości do różnych celów. Każdy ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Zależy, do czego tego potrzebujemy. Warto korzystać z generatorów danych przy każdej najmniejszej operacji. Zapisujemy sobie wygenerowaną tożsamość. Mamy internetowe generatory, które nam bardzo dużo fajnych rzeczy z góry generują. Miejsce zamieszkania, PESEL-e, numery dokumentów, numery ubezpieczeń. Pełna kartoteka fikcyjnego człowieka. Plusem jest to, że to jest szybkie. Słucham, kolegę. Głośno musisz... Tak. Nie mogę, bo nie znam, to są długie adresy. Nie pamiętam. Fake name generator, fake ID generator. Jest tego masa. Tego jest naprawdę dużo. Pierwszy, który wyskoczy, na pewno się nazywa fakenamegenerator.com i on jest bardzo fajny, bo potrafi nam wygenerować nawet skrzynkę mailową, do której mamy fizyczny dostęp. Czyli mamy maila przypisanego do fałszywej osoby i ta skrzynka faktycznie istnieje. Okej, coś tam lokalnie. Szczegółów jest bardzo dużo, warto to mieć, bo jeżeli dzwonimy, ktoś robi jakiś scamming, dzwoni gdzieś przez telefon, próbuje wyłudzić jakieś dane, od razu żadne pytanie go nie zaskoczy. A skąd pan jest? Stąd i stąd, jakie wykształcenie, to i to, może numer PESEL mogę poprosić. Jasne, wszystko ma przed sobą i przy powielonym takim pytaniu nadal ma to przed sobą, tak? Czyli nie wymyśli nowego, jest spójność danych. Problemem jest to, że taka osoba, jeżeli będzie wygooglowana w internecie, nie istnieje. Jej dokumenty mają wygenerowane numery, nie istnieją. Także jakiekolwiek chwilówki, tego typu rzeczy na to odpadają. No, chyba nie muszę tego tłumaczyć, ale plusem jest to, że to jest bardzo szybkie, darmowe i niezwykle wygodne w użyciu. Nawet w codziennym użyciu, jak robicie, rejestrujecie się na jakiś newsletter czy coś, warto czegoś takiego używać i mieć święty spokój na przyszłość, żeby was nie kojarzono cały czas tą samą osobą i tym samym profilem. Dalej, to pokazał kolega, mi się bardzo to podobało, dlatego żałuję, że nie ma go po tym. To jest kradzież dokumentów, pokazał bardzo fajne sposoby kradzieży dokumentów. Ja się bałem tego trochę robić. Pozdrawiam niektórych gości. I tak, plusem takiego rozwiązania jak kradzież dokumentów jest to, że mamy istniejącego człowieka, którego po pierwsze możemy znaleźć w internecie, mniej lub gorzej, ale możemy go znaleźć w internecie, ale na pewno istnieje w bazach typu KRD, BIK i to wszystko, gdzie możemy na niego tą chwilówkę faktycznie wziąć, jeżeli potrzebujemy gotówki do jakiejś, znaczy jeżeli ktoś potrzebuje gotówki do jakiejś operacji. Problemem jest to, że taka operacja jest czasochłonna, jest ryzykowna, stosunkowo ryzykowna, bo jak pokazałem, można w miarę łatwo takich ludzi namierzyć. Tutaj napisałem brak powiązanych kont internetowych, bo nie zawsze to gwarantuje. Zazwyczaj przy wyłudzeniu takich danych, takich dokumentów trafię się na Januszy, którzy niekoniecznie prowadzą Instagrama czy mają swojego Twittera, prawda? Po prostu istnieją i sprzedają gdzieś pasata na Eliksie. Kradzież kont internetowych. To jest moim zdaniem chyba najlepsza opcja, jeżeli, bo nie wiem, nigdy nie interesowałem się tematem, jak ludzie wyłudzają na kogoś chwilówki i tego typu rzeczy, bardziej kradzież tożsamości faktycznie internetowej. Są strony, czy ktoś zna strony typu Wilik Info i tego typu? Nie, o proszę, to zaskoczenie. Strony, które... Have I been pwned stronę, gdzie wpisujemy swojego maila i pokazuje nam, czy zostaliśmy, czy nasze hasło gdziekolwiek wyciekło. To znacie? Doskonale. To działa w drugą stronę. Tutaj wpisujemy sobie maila, którego hasło chcemy mieć. Czyli te wszystkie bazy, które ta strona, o której wspomniałem, sprawdza, my nie możemy się do nich dostać, oni je mają i sobie sprawdzą, czy to tam istnieje, nam mówi, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze. W stronach typu Wilik Info faktycznie dostęp do takich informacji jest. Różnie to wygląda z legalnością na terenie różnych krajów, ale niemniej to istnieje. To jest bardzo tanie, bo widzicie tutaj kawałek cennika, za dzień nielimitowanego dostępu płacimy 8 zł. Tysiące, w zasadzie miliony kont internetowych z hasłami, z powiązanymi newralgicznymi danymi, które zazwyczaj działają. Naprawdę byłem bardzo zdziwiony, że coś takiego w internecie normalnie otwartym istnieje. Przyjmują płatności bitcoinów, bardzo dbają też o nasze dane typu, tak jak NordVPN, żadnego logowania ani takich rzeczy. Plusem jest to, że tutaj mamy opcję, nie tak jak czekamy, aż jakiś Janusz nam wyśle swój dowód osobisty czy prawo jazdy, tutaj targetujemy ataki. Mamy czyjegoś maila, szukamy go. Znajdziemy tutaj czy tam po nazwisku, po niku, zawsze coś się znajdzie i mamy konkretną osobę, którą ktoś chciałby zaatakować.
Dalej, urządzenia bezprzewodowe, tutaj też jest kilka rzeczy, o których okazuje się, że nie każdy coś kojarzy. SS7, ostatnio popularny temat, czy ktoś kojarzy? No, mniej niż połowa, ale i tak nieźle. SS7, jakby to kolokwialnie powiedzieć, internet telefonów komórkowych, internet GSM i tego typu. Generalnie polega to na tym, że operatorzy mają dostęp do tej sieci, gdzie mogą między sobą urządzenia komunikować. Osoby prywatne nie mają takiego dostępu, nie powinny mieć, a można sobie go wykupić za mniej więcej 500 zł miesięcznie. I mamy, myślałem, że ktoś zadał pytanie, przepraszam. Mamy dostęp do tej sieci, możemy na niej wykonywać takie operacje typu mam czyjś numer e-mail albo mam czyjś numer telefonu, mogę sieci zapytać, gdzie ta osoba jest, do jakiego BTS-a, z jaką siłą jest połączona. Czyli jeżeli ktoś jest tutaj na ulicy, to ja widzę, że on jest połączony do jakiegoś, dostaje numerek tego BTS-a, mapa BTS-ów jest ogólnie publicznie dostępna, wpisuję sobie numerek BTS-a, widzę, gdzie ta osoba się znajduje. Mogę to robić w czasie rzeczywistym, bez żadnych ograniczeń, to jest nienamierzalne, bo nie wymaga żadnej ingerencji ze strony użytkownika. Są nawet serwisy, które pozwalają nie tylko na bezpośredni dostęp do sieci SS7, w której możemy podsłuchiwać rozmowy, możemy je przechwytywać i odpiąć czyjś telefon w bardzo prosty sposób. To jest bardzo stara sieć, ona jest bardzo źle zaprojektowana, ale ludzie mają założenie, że skoro i tak nikt do niej publicznie dostępu nie ma, to w sumie można tak zostawić. No i błąd, jak widać. Teraz tak, analiza zmian, podobnie jak w przypadku policji, policja ma troszkę inny sposób, o którym zaraz powiem, pozwala na, bo wiecie, BTS jestem w promieniu 100 metrów od tego BTS-a, ale jeżeli ja szybko przeskoczę na drugiego BTS-a, to już mój algorytm, mój program może się zorientować, że jestem w kierunku tego jednego BTS-a, więc jakby rysuję sobie linię i mamy taką triangulację. Bardzo sobie zawężamy położenie jakiegoś człowieka, możemy go namierzyć z dokładnością co do kilku metrów w zasadzie. Policja robi to w odwrotny sposób, czyli pyta sieć, też SS7 z tego co kojarzę, i wszystkie BTS-y, do którego... Który BTS widzi nasz telefon? I działa to dokładnie tak jak GPS, tylko na poziomie ulicy, lokalnie, czyli do tego BTS-a mamy połączenie z taką siłą, do tamtego z taką siłą i bardzo łatwo sobie policzyć, gdzie dokładnie delikwent przebywa. Też żadnej ingerencji w telefonie, nikt o tym nie wie, że coś takiego się dzieje. Jakieś pytania do tamtego? Bo skoro nie znacie SS7, może by coś było. Dobrze, miło mi. Inne sposoby na to, jak telefon może zdradzić naszą lokalizację. Tutaj nie miałem już weny na obrazki, nudziło mi się, była noc. Po pierwsze włączone Bluetooth. Każdy prawdopodobnie, no dobra, może nie każdy, ale zdecydowanie większość z was ma włączone Bluetooth, które widać. Jeżeli prowadziłbym lokal albo chciałbym wiedzieć, czy ktoś niechciany zbliża się do mojej lokalizacji, zrobiłbym sobie po prostu nasłuch i widział, jakie urządzenia Bluetooth są. Czy to są moje znane, czy nie są znane. To sobie mogę odfiltrować. I sprawa jest taka, że telefony szczególnie nowe, w nowych iPhone'ach to chyba dopiero wyszła, była głośna sytuacja, nawet wyłączenie Bluetooth wcale nie wyłącza Bluetooth. Ono cały czas pracuje, tylko nie przyjmuje nowych połączeń, co mnie nie interesuje, bo ja chcę tylko wiedzieć, czy ono istnieje. Także to Bluetooth jest dosyć newralgiczną rzeczą, której się zupełnie zapomina, bo kto teraz korzysta z Bluetooth? W zasadzie nikt nie korzysta, nie przejmuję się, że ona jest gdzieś tam włączona. Wi-Fi dokładnie na tej samej zasadzie. O ile nie mamy rozgłoszonego żadnego adresu, że nasz telefon rozgłasza, że chce się, znaczy dobra, rozgłasza, że chce się z kimś połączyć, to nie jest to, czego szukamy, nadal możemy zobaczyć, że jakieś urządzenie coś na jakiejś częstotliwości nadaje, więc wykrywamy niechcianą obecność w naszym obszarze. Jeżeli ktoś robi jakąś operację w terenie, chce być bezpieczny, wiedzieć, że załóżmy na dachu parkingu nikt nie stoi, w ten sposób możesz sobie ustawić nasłuch zwykłym SDR-em, który jest do kupienia za 20 zł na Allegro. I widzi, czy jakiekolwiek urządzenia z włączonym Wi-Fi czy Bluetooth się zbliżają. Działa to lepiej niż czujniki podczerwieni, niż wykrywanie człowieka. Telefon łatwiej wykryć. Teraz tak, telefon nawiązując połączenie zakłóci pracę pobliskich odbiorników. To się rzadko zdarza, ale pomyślałem, że o tym wspomnę. Typu jeżeli kogoś tutaj z pierwszego rzędu zadzwoni telefon, ja to będę słyszał to buczenie, tak, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Łatwo na tym wpaść. Jest możliwość tym wpaść. Telefon bez naszej wiedzy połączy się z honej potem BTS-em lub femtocelem. To jest też druga sprawa, że bardzo mało jest telefonów, które w jakikolwiek sposób sprawdzają, czy BTS, czyli ta stacja nadawcza, bo w sumie tego nie wyjaśniłem, czy jest autentyczna, czy ja sobie jej sam nie zbudowałem. W sensie ja mogę sobie zbudować, czy ktoś inny może sobie zbudować fałszywego BTS-a, który przekazuje połączenia dalej, ale jednocześnie je odczytuje. To jest możliwe, a telefon tego nie sprawdzają. Łączą się po prostu do wszystkiego, do czego leci i nie mamy też na tym kontroli, bo nie widzimy. Niektóre telefony pokazują, że coś jest nie tak z tym BTS-em, że nie ma autoryzacji. To się rzadko zdarza. Kolega ma pytanie?
To znaczy, no nietrywialne jest, ale no wiesz, służby mają do tego jakiekolwiek możliwości, tak? Bo to jest jedna z możliwości. Ja nie mówię, że każdy, wiesz, każdy jakiś gimnazjalista takie rzeczy robi. To jest możliwość i trzeba o tym pamiętać, że taka rzecz istnieje. Spoofingi. Tutaj się robi jeszcze nudniej, ale jak dobrze kojarzę, to naprawdę kończymy już niedługo prezentację. Nie będę was zanucał. Spoofing GSM i w zasadzie nazwijmy to po prostu GSM. Nie wiem, czy ktoś się spotkał z takim zjawiskiem, że ja powiedzmy, ja nawet legalnie dlatego mogę powiedzieć, mogę zadzwonić do każdego z was w taki sposób, że ja nawiążę to połączenie, ale numer nadawcy pokaże się jako kogokolwiek innego z tej publiczności. Znacie taki mechanizm? To jest możliwe. To działa tak samo jak w przypadku spoofingu e-mail. Po prostu wystarczy nadpisać na główek, o kogo to jest wysłane, ba, nawet tak jak na poczcie. Na poczcie nikt nie sprawdza, czy my jako nadawca wpisaliśmy prawdziwe dane. Piszemy nadawcę i to po prostu przechodzi. Dokładnie tak samo działa to w przypadku sieci SS7. Mogę po prostu powiedzieć, żeby pokazał się tam inny numer niż mój faktyczny, bo sieci ten numer ITU, czyli ten taki normalny numer, który się pokazuje, nie interesuje. Interesuje e-mail, ona potem, tak jak po adresach MAC, kojarzy. I co ciekawe, w Polsce takie spoofingi są legalne. Z tym zastrzeżeniem, że nie mogę do kogoś zadzwonić, nikt nie może do kogoś zadzwonić ze spoofowanym numerem telefonu w celu oszustwa popełnienia przestępstwa. No ale to jest jasne, że jak popełniam przestępstwo, to przestaje być legalne, ale dodatkowo mogą nas za to dupnąć. Mając dostęp do sieci SS7, o której wcześniej wspomniałem, mamy możliwość nie tyle spoofowania, nie tylko spoofowania tych adresów, ale nawet to zrobienia tego w taki sposób, że sieć najpierw poprosi mój telefon zamiast faktycznego odbiorcy, ja to połączenie odbiorę i będzie przekazane dalej do faktycznego odbiorcy, a ja sobie siedzę w środku i słucham tej rozmowy. Tutaj szyfrowanie nie występuje. Jakieś pytanie tam było? Było jakieś pytanie? Nie. Okej, bo machałeś, przepraszam. I teraz tak, usługa spoofowania, możemy to zrobić w swoim telefonie, naprawdę, możemy się dostać do jakby do sterownika modemu i po prostu poprosić, żeby za każdym razem podawał inny numer telefonu niż faktyczny. To jest troszkę skomplikowana operacja, moim zdaniem nieopłacalna, bo istnieją usługi, gdzie po prostu za mniej niż złotówkę za minutę połączenia to mamy. Rejestrujemy się, doładowujemy sobie konto i wpisujemy, z jakiego numeru chcemy sobie dzwonić. Ja tylko się wdzwaniam na bramkę i to połączenie jest wykonane. Plusem jest to, że to faktycznie nie wychodzi z mojego telefonu, tylko to są często takie zagraniczne serwery, więc tutaj znowu namierzenie jest utrudnione. I jeżeli robimy jakieś, potrzebujemy jakiś, przepraszam, budzik. Jeżeli potrzebujemy wykonać jakąś operację, niekoniecznie nawet nielegalną, ale zwyczajnie jakieś zachowanie prywatności i sprawdzić, kto do nas dzwonił, kto nas męczy, warto z tego korzystać. Nie da się na to oddzwonić, nie da się nas, nie da się nas namierzyć. To tyle. Spoofing IP. Naprawdę mi się już nudziło. Teraz tak, spoofing IP. Temat prosty. Chodzi o VPN-y i chodzi o proxy. Tylko sprawa jest taka, żeby proxy nie używać z tych lista 50 najszybszych darmowych proxy. Te serwery są po pierwsze często monitorowane, one są po drugie zbyt łatwo dostępne dla ogółu i te adresy się powielają. Po trzecie... Mniejsza. Po trzecie, jakby no, będą blokowane na większości serwerów. Na IRCA się często nie połączymy z takiego serwera, bo ma listę proxy, które cały czas spamują, bo tam są niewłaściwe użycia i nas to odblokuje, ale można wejść na Shodana. Znacie Shodana, to jest takie Google urządzeń. Nie wiem, jak to inaczej opisać. Możemy sobie wpisać, że chcemy znaleźć wszystkie serwery, które udostępniają taką usługę na tym porcie. Wyrzuci nam listę nawet amatorskich serwerów, o których mało kto wie, bo tam jakiś gimnazjalista sobie po prostu postawił serwer TB czy czegokolwiek innego. I z tego możemy korzystać w miarę bezpieczny sposób. Z legalnością ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda, więc nie polecałbym. Oczywiście żadnej z tych technik nie polecam, chcę tylko uświadomić, że takie rzeczy są możliwe. I teraz tak, jeżeli chcemy mieć, bo warto też mieć swój serwer proxy albo swój serwer VPN-a i warto go mieć w krajach, pytanie? Tak, dlaczego Koreę Północną lepiej sobie odpuścić? To właśnie zacząłem tłumaczyć. Okej, dobra. Nie, zacząłem to tłumaczyć. Warto mieć VPN-a albo własny serwer po prostu proxy, na którym mamy kontrolę, wiemy, że nikt nam tego nie monitoruje, nikt nam się tam nie będzie chciał dostać. Interpol znacie. To jest taka policja międzynarodowa. To jest organizacja, która zrzesza wiele krajów i pomaga we współpracy między organami ścigania i innymi. I teraz istnieje kilka krajów, które do Interpolu nie należą, bo jeżeli nawet ktoś w Polsce dokona przestępstwa, które będzie de facto wykonane w innym kraju, tamten kraj bez problemu może się zwrócić do Polski o udostępnienie pewnych materiałów, pomoc w ściganiu
i będzie nawiązana współpraca między tymi organami. Natomiast w tych krajach, które do Interpolu nie należą, ta sytuacja nie nastąpi. Więc jeżeli mamy tam serwer wykupiony i ktoś będzie się chciał do niego dostać, przykro mi, nie współpracujemy z wami, to nie będzie, ta współpraca nie będzie nawiązana. Mamy tutaj Kiribati, to Mikronezję, Palau, Palestynę. W Palestynie jest dosyć sporo serwerów i w Tuwalu też dosyć mocno serwerownie działają. Jest Korea Północna, ale no jakby z oczywistych względów dobrze, Interpol nas nie będzie przeglądał, ale wiemy, kto inny będzie, więc naprawdę jest fakt, że do Interpolu nie należą, ale można to zignorować, tak? Znaczy odpuścić jak odpuścić. Ja chciałbym zobaczyć kogoś, kto uzyska w ogóle szela na takim serwerze. Tam jest 1024 ty wiesz, adresy. Że są tam całkiem mocne podziemie, działa się okazuje. W Korei Północnej działa naprawdę spore podziemie. I takie rzeczy tam są. To nie są oficjalne serwerownie, że płacimy im w bitcoinach. Nie, nie, nie. Ale można tam faktycznie mieć usługi. Nawet ataki z Korei Północnej takie botnetowe wychodzą. Właśnie zrobiłeś mi plan na dzisiejszą noc. No podziemne. Prywatne, właśnie w tym rzecz, że rządowe to jest jedno, oni mają dosyć mocną cybernetyczną, nie lubię słowa cyber, dosyć mocną armię cybernetyczną mają, niemniej tam działa też prywatne podziemie, często zdalnie, typu Rosjanie sobie tam pewne usługi przekazują i tak dalej. Dobrze, pomijając fakt, że trzeba często zmieniać punkty wyjścia, no bo nawet jeżeli mamy swój serwer, nie wiadomo, czy ktoś tam nam nie wejdzie, tak? Zero day istnieją, więc co jakiś czas go resetować, używać kolejnego, nieczęsto wychodzić z tego samego miejsca, bo to się robi podejrzane. Spoofing e-mail, tak jak mówiłem, to jest absolutnie banalna sprawa, po prostu chodzi o nadpisanie nagłówka, ale skoro pokazałem tamte inne rzeczy, to dla formalności chcę też pokazać e-mail. Albański wirus, nie wiem, tak po prostu był pod ręką. Generalnie tak, opcje są dwie. Druga jest dosyć przyjaźniejsza, bo często spotykamy maile, gdzie są bardzo ciężko zrobione. To jest taki filtr, który nam, typu skamy, tak? Jakiś książę nigeryjski do nas pisze, ale robi masę literówek, to w ogóle się kupy nie trzyma. Tak naprawdę to jest zamierzone działanie, bo odfiltrowują ludzi, którzy mają trochę oleju w głowie i którzy się później, później w tej operacji zorientują, że coś jest nie tak i po prostu, żeby na nich od razu czasu nie tracić, odfiltrowują sobie tylko, żeby tacy idioci, którzy łykną coś takiego na początku, dalej do nich pisali. Często jest wykorzystywany właśnie ten mechanizm pierwszy, czyli nadpisanie sendera, czyli e-mail, który ja do was wyślę, pokazuje się, że został wysłany z zupełnie prawdziwego innego maila, ale nikt nie zwraca uwagi na ten kolejny nagłówek, czyli do kogo ma odpowiedzieć, a to jest już mój e-mail. Czyli widzimy, że przez normalnego maila chcemy tam odpowiedzieć, ale w rzeczywistości ten mail wraca do mnie na zupełnie inną fejkową skrzynkę. Bardzo prosty mechanizm, często stosowany. Niektórzy pewnie i tak nie kojarzą. Druga opcja to jest troszkę bardziej wysublimowana i trzeba się troszkę bardziej przyłożyć, czyli robimy sobie adres prawie identyczny jak adres ofiary. Warto sobie tutaj dodać jakiś certyfikat, żeby jeszcze wzbudzić jakąś wiarygodność, czyli że to na pewno ofiara pisze, przecież ma wyrobione certyfikaty i pokazuje się kudeczka. Ludzie na to lecą. Jakieś pytanie to masz? Nie, okej, bo ty trzymasz mikrofon, przepraszam cię. To jest to. Ostatnią chyba sekcją są płatności, też są bardzo proste. Bitcoin, każdy słyszał o Bitcoinie, tylko pytanie, czy ktoś go faktycznie w takim życiu używa. Poza tym, że leży na giełdzie i na siebie zarabia, czy ktoś jest, kto płaci Bitcoinem, płaci za usługi Bitcoinem? Nie ma, no właśnie. Bo sprawa jest taka, że Bitcoin wcale nie jest taki wygodny, jak się mówi. W darknecie się sprawdza, bo usługi w darknecie nie bardzo mają możliwość dołączenia sobie bramki PayPala, PayU, nawet Mastercardów i tak dalej. Tak, zresztą nikt by tam nie chciał z takich danych podawać. To się tam słabo sprawdza, dlatego używa się Bitcoina, ale poza nim, jakby próbowałem sam osobiście używać Bitcoina, to jest powolne. Jeżeli chcemy dokonać jakiejś bezpiecznej operacji typu podpisana, znaczy wykonana na offline'owym urządzeniu, na offline'owym cold wallet, a tylko dołączam do sieci z drugiego, potrzebujemy dwóch urządzeń. To jest naprawdę dosyć upierdliwe, chyba że ma się drogie hardware'owe wallety. Bitcoin wbrew temu, co się powszechnie myśli, także jest namierzalny, wcale nie tak trudno, dosyć łatwo go namierzyć. Można go wyprać, ale pranie znowu sporo kosztuje, jeżeli chcemy używać go legalnie lub troszkę mniej, niekoniecznie mamy duże środki. Musimy się liczyć z tym, że pranie bitcoinów nie jest gwarancją, a przynosi dosyć spore koszty. No i tak jak powiedziałem, wcale nie jest wygodny, tak jak w darknecie. Zresztą nawet tam wcale się nie tak super sprawdza. Dużo lepszą opcją dla osób, które chcą nas oczywiście zaatakować, to są wykupione z baz typu WillikInfo wycieknięte karty kredytowe, konta PayPal, bo było kilka breachów w PayPalu. Takie konta kosztują grosze.
oczywiście są nielegalne chyba w każdym kraju na świecie, poza Koreą Północną, jak mniemam. Takie konto czy karta jest do kupienia na darknecie za około 30 zł, więc to jest w zasadzie nic. Problemem jest to, że ich użycie jest dosyć skomplikowane. Jeżeli ktoś ma kupione konto PayPala, które jest niewłaściwego pochodzenia, musimy mieć jakieś informacje o tym użytkowniku, skąd on się do tej pory logował, z jakiego miasta pochodzi, w tym miejscu wyszukiwać proxy i przez to się łączy. Jeżeli to jest konto, powiedzmy, z Hiszpanii, my się połączymy z Polski, PayPal natychmiastowo to namierzy. PayPal ma bardzo silną sieć namierzania takich oszustw. Visa, Mastercard tak samo. Jeżeli operacja pochodzi z jakiegoś nietypowego źródła, od razu się temu przeglądają, bardzo, bardzo są na to nastawieni. I teraz tak, kamuflaż, to jest już dobrze, przepraszam, tam to miało być ostatnie, to będzie ostatnie. Kamuflaż, o co chodzi? Czasem się zdarzają operacje w terenie i no sprawa jest taka, że wyglądamy jak wyglądamy, w sensie widać po nas, że coś kombinujemy, tak? Każdy z nas ma jakiś taki podejrzany wzrok, podejrzany ubiór. Nie obraźcie się, ale część tutaj wygląda, jakby miała terabajt jeszcze dziecięcej pornografii na laptopie. To naprawdę. Teraz tak, o co chodzi? Po pierwsze, ubiór to są porady, które zresztą część z nich wymyślił nawet Mitnik. Wydają się banalne, ale o nich się nie myśli, a działają na podświadomość ofiary. Na coś, na co ofiara zwraca uwagę. Musimy ukrywać tatuaże, kolczyki, czasem nawet biżuterię, jeżeli jest jakaś nietypowa, bo to się zapamiętuje. To są szczegóły, które wpadają w pamięć. Jeżeli później policja przyjdzie i będzie wypytywała atakującego, to ofiara sobie przypomni, miał tatuaż, albo miał jakiś taki dziwny medalion, miał cokolwiek innego dziwnego. Nie nawiązywać kontaktu wzrokowego. Jak przechodzicie przez miasto, nikt na was nie patrzy. Nie róbcie tego samego. W sensie atakując, niech nie robią tego samego. Naklejki, zaraz do tego wrócimy. Następnie tak, z tego samego powodu, co punkt pierwszy, nie nosić tematycznych ubrań. Nie nosić ubrań z gier, z zespołów, z jakimiś śmiesznymi napisami, bo to właśnie. To też są rzeczy, które zachodzą w pamięć ofierze. Jeżeli ktoś będzie pytał sekretarki, to ona będzie pamiętać, że był jakoś nietypowo ubrany. Zupełnie neutralne ubranie. Koszula całe czarne też wzbudza pewne... Też wzbudza pewne podejrzenia. Zwykła, jednokolorowa koszulka, zwykłe dżinsy, trampki. Coś, co w ogóle się nikomu nie rzuca w oczy, nawet nie ma szczegółu, który można zapamiętać. Nie rozglądać się za dużo. Podobnie, jeżeli kombinujemy, a gdzie siedzi obok ochrona, oni zauważą, że patrzymy na kamery, że szukamy jakichkolwiek skrzynek i tak dalej. To się przyda, jeżeli robimy jakieś pentesty na zlecenie oczywiście. Bo też warto jakąś operację w terenie zrobić, tak? Wiesz co, moje doświadczenie z ochroną fizyczną w Polsce gwarantuje ci, że nie zauważą. Wiem. Gwarantuję to 100%. Wiem, ale nadal. Okej. I teraz tak, nie nosić gadżetów na widoku, co też często robimy podświadomie. Gdzieś mamy jakieś kombinerki, ja noszę ze sobą czasem taki mały zestaw krętaków precyzyjnych. Standardem są ThinkPady w My Little Pony albo naklejki Gentu, to po prostu od razu się rzuca w oczy, od razu wiadomo, że coś jest nie tak. Słuchawki w uszach też często warto mieć, bo to jest standard u ludzi. Teraz każdy chodzi ze słuchawkami, robimy dokładnie to samo. Kolorowe ubrania, tak jak powiedziałem wcześniej. Samo czarne ubranie albo samo białe też jest jakąś dziwną rzeczą, pewną anomalią w otoczeniu. Na to też się zwraca uwagę. Także sorry. Dalej co? Przebrania. Pentesty, jeżeli mamy naprawdę dryk i lubimy robić te pentesty, wielu ludzi lubi robić operacje w terenie, warto mieć jakiś taki zestaw oczywiście legalnego źródła przebrań. I każde ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Na pewno bardzo dużo nam daje zwykły strój sprzątacza, dlatego że ludzie nie bardzo chcą patrzeć na sprzątaczy. Większość się czuje lepszymi od takiego zwykłego sprzątacza czy sprzątaczki. Nie chcą ich krępować swoją obecnością, po prostu unikają wzrokiem, nawet nie patrzą, co ta osoba robi, a jednocześnie obecność sprzątacza czy sprzątaczki w żadnym miejscu nie dziwi. Jeżeli wchodzi do serwerowni z mopem, spoko, wchodzi, musi tam cokolwiek zrobić. Spróbujcie wpuścić kogoś, kto przywozi jedzenie, nie wiem, z Uber Eatsa czy czegokolwiek. No, to się od razu rzuca w oczy. Sam fakt bycia sprzątaczem to jest jedna wielka przepustka. Można, oczywiście problem jest to, że trzeba nosić jakieś wiaderko czy coś, bo sam fartuszek niekoniecznie tutaj się nada. Kurier. Stroje kurierów są dosyć łatwe do zdobycia, można je legalnie nosić, więc nie ma w tym nic złego. A ich plusem jest to, że jeżeli stoimy przy recepcji, to wywiera pewną presję na ofierze. Jeżeli tej paczki, która jest adresowana powiedzmy do szefa czy do jakiegoś działu, nie dostarczę ja na czas albo przyjadę z nią jutro,
ktoś będzie miał problemy, to będzie prawdopodobnie ona. To wbiera taką podświadomą presję, że my i tak koniec końców, mimo że nie powinniśmy, możemy tam wejść. Strój kuriera działa. Strój policji, często używany, ale on w sumie nic nie daje, że prawdopodobnie będziemy zbesztani za to, że w ogóle istniejemy, więc tego bym unikał. Ochrona. To się może przydać z tej przyczyny, że jakby też nam nie daje wyjątkowych uprawnień, ale jeżeli nam się powinie noga czy cokolwiek innego, ofiara, pierwsze co zrobi, no zadzwoni po ochronę, ale ochrona stoi przed nią. Nigdzie nie zadzwoni. Mamy tutaj taki dodatkowe jakby drugie życie, tak? Możemy coś jeszcze wykombinować. I druga sprawa, dobry garnitur, naprawdę dobry garnitur, zrobiony na miarę, często budzi peszy ludzi. Jakby nikt się nie będzie kłócił z kimś, kto wygląda na milionera, czy choćby prezesa jakiejś firmy. Z takimi ludźmi się nikt nie kłóci, bo oni prawdopodobnie mogą być nawet szefem tego biura, o którym my nie wiemy. Kto zna swojego szefa? W sensie, dobra, okej, faktycznie możecie znać. Ja nie znałem, przez długi czas nie miałem zielonego pojęcia nawet, jak wygląda. I generalnie, gdyby ktoś przed jakimś drogim garniturze powiedział mi, że on mnie zaraz zwolni, jeżeli go nie wpuszczę, to bym go nie wpuścił, ale wiele osób by go wpuściło. I to będzie wszystko w takim razie. Dziękuję za wysłuchanie, to byłem ja, Dariusz Jakubowski. Dziękuję. Ojej, dziękuję. Myślę, że jeszcze pytania. No właśnie, pytania? Naprawdę nic, myślałem, że z takiej ilości jeszcze? Też ktoś. No dobra, jak nie, to chyba... Okay. W zasadzie tak, budowlaniec, nie pomyślałem o tym, budowlaniec to też byłaby dobra opcja, hydraulik, coś takiego. Prawda, masz zupełną rację. W sumie... Wiertarka jest lepsza, bardziej poręczna, przecież musimy konserwować. Wydaje mi się, że drabina by wzbudzała większe zaufanie. Większe, ale jakby drabinę się widzi często po biurowcach, zwykłą lampę wymienić, bo widzisz, ktoś to wierci, co będzie wiercił, a lampy co chwila się przepalają. Na YouTube jest taki filmik, koleś z drabiną chodzi po różnych biurach, wszędzie sobie wchodzi, nagrywa to. Prawda? Wszystko można... To przebranie daje dużo. To przebranie naprawdę daje dużo. Jesteśmy zupełnie jako służbiści, nie jesteśmy w ogóle kontrolowani. Taka anegdota właśnie z ochrony fizycznej wyciągnięta. Jeden z pracowników ochrony sprzedał mi taką opowieść. W latach 80. końcówka do jego mieszkania przyszedł pan, stwierdził, że przyszedł naprawiać Junkers. No i że był u sąsiadki i naprawia piecyk. Tak? Po chwili patrzy ten pracownik do jego torby, a tam tylko młotek i kawałek piłki do metalu. Pyta sąsiadki z góry, czy był. No panie, przecież on mówi, że był u pana. Więc facet chodził po klatkach, obczajał mieszkania, w ten sposób mówiąc, że byłem u sąsiada wyżej niżej. Przebranie więc, bardzo dobry. Tak jak mówiłeś. Tylko, że niedopracowany, bo sam młotek tak miał. Trzeba myśleć, to nikt tego za nas nie zrobi. Dobra, ktoś chyba jeszcze podnosił rękę? Przebranie się za ochronę może być czasem ryzykowne, ze względu na to, że... Nie widzę, aha, tutaj. Że czasem ochrona się zna. Ludzie kojarzą te osoby. To jest jasne, to jest jasne. W stroju kuriera też nie wejdziemy do firmy kurierskiej, prawda? Więc no. najpierw się robi rozeznanie bez czegokolwiek, czyli to jest takie zupełnie neutralne ubiór, rozeznajemy się, jak to wszystko wygląda, a później obmyślamy scenariusz, które przebranie będzie najlepsze. Jeszcze taki jeden bajer. Kurierzy są względnie stali i ochrona zna kurierów, więc jak się pojawia nowa osoba, zapytają ty, a gdzie jest Tomek, Kamil, czy tam nie wiem, jak go tam nazwijmy. Nie głupie, ale można z tego łatwo wybrnąć, dokładnie. Często mam styczność z ochronami na tym poziomie osiedli i jest taka sytuacja. Pojawia się nowy kurier, nowy pan kanapka i ta osoba jest naprawdę ale chciałbym zauważyć to, że skoro ta sytuacja się pojawia, to znaczy, że ktoś faktycznie mógł tego wykorzystywać. Znaczy mógł to wykorzystać. Tak. Że takie sytuacje się dzieją, dokładnie. Więc jest to fakt. Super, wszystko? Dobra, to zapraszam na lunch. W takim razie smacznego wam życzę.